Siemeneczko, jestem Pepe Team Games, witam was na moim gospodarstwie. Dzisiaj mamy 27 lutego, więc ruszamy z nawozami. Już na zboża, na rzepaki oczywiście, na wszystko, co już można pierwszą dawkę podać nawozową. Więc lecimy, ale na początku jeszcze musimy natankować sobie case'ika prawdopodobnie. To oczywiście trzeba natankować, bo zapomniałem, bo po prostu go przed łączeniem kamery natankować. A co jeszcze? Nie chciałem tam zbytnio nazywać, rzutnik wyprowadziłem, no i przyjechał do mnie mechanik. W zasadzie go przywiozłem. Szczepką całej osmy przywieźliśmy, tak powiem. Mechanik nam naprawia sobie teraz mój rzutniczek, który prawdopodobnie już idzie do Żyda. Jak to się mówi. Więc, no wiecie, trzeba to ogarnąć. Natankujemy paliweczko i jedziemy sobie na rzepak prawdopodobnie. Tak sobie, tak mam taki zamysł. Ewentualnie pojedziemy naprzód na Żyto. Pojedziemy na Żyto. Skoro spokojnie. Bo to tak nie jest pierwsza, bo to jest pierwsza dawka, wiecie. Będzie nawóz, nie, to trochę podrośnie, ale wszystko. Wiecie, jeszcze jest tak możliwe, bo jest taki lekki przymrozek. To mnie troszeczkę ratuje, że może nic się nie stanie. Waraz z przodu ściągnięty, żeby po prostu dobrze wyglądało. Teraz oczywiście stoi tutaj, bo zaraz będzie tutaj stawiany. Wiecie, już paliłem go, kazałem go sprawdzić, bo będzie mi wymieniał olej i wszystko. Wiecie, no kompleksowo lecimy z robotą, jakby nie było, więc wiecie, no przygotować trzeba maszyny, jest sezon. No wiecie, już te najważniejsze, tak to powiedzmy, maszyny, beczka jest sprawdzona, beczka chodzi, ten case oczywiście też jest w miarę ogarnięty, tam jeszcze jakieś tam mankamenty delikatne posiada, ale już nie na tyle, żebym nie mógł po prostu nim już polu jeszcze robić. Wszystkie ciągniki porobione. Tylko oczywiście kwestia tego rozliczenia i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Oczywiście na GPS-ie sobie będziemy robić, bo no, GPS-a będzie precyzyjniej to będzie niż no, to sobie teraz na nowo koło ustawię. Tylko sobie oczywiście musimy kąty wszystko ustawić, tak żeby po prostu to miało ręce i nogi. To tak będzie, chyba że tak. No i tak, ja sobie jeżdżę tutaj dwójką, tak około 10 na godzinę. Z tego względu, żeby lepiej. Oczywiście też nie wspomniałem na samym początku odcinka. Skąd nie pieniądze poszły? Z konta. No widzicie, z tyłu jest siewka. Siewka, proszę Państwa, która stała zmodernizowana. Proszę na statki, odmalowana, wszystko, coś inne, coś porobione, tak, bo muszę komfortowo sobie jeszcze trochę towarzu więcej wpakować, właśnie w ten siewnik, zasiewać, proszę, monotonę. No akurat ja teraz mam taki nawóz, że mam polidap, nie wiem, dokładnie nie będę sprawdzał, na jakoś, zobaczymy, podejdziemy pod rurki, zobaczymy, dokładnie nazwę, 600 kg. Właśnie w worku, więc i tak suma summarum nie mogę sobie zasypać. No oczywiście pewnej siewki, tak, no bo to byłaby głupota teraz pół worka wysypywać. Wiecie, lepiej sobie na spokojnie to jest ogarniać. Myślę, że na tym te żydko powinno dać. Taka stawka, dawka startowała mi się 120 do 150 kg, tak mniej więcej ustawiona jest. Bliżej chyba tej, bliżej tej granicy 150 kg na hektar, więc być może będzie dobrze, może będzie źle. No nie wiem, na pierwszy strzał, później przyjdzie oczywiście jeszcze raz gnojowica tutaj na żytko. Nie zobaczymy wtedy, no myślę, że taki okres gdzieś 2-3 tygodni przerwy, tak to można powiedzieć. I później będzie pawka właśnie na gnojowicą. I wtedy zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo trzeba trochę pokombinować. Te gnojowicy mam dość sporo, wiadomo, troszeczkę tu się te odcinki powielają. W sensie pola na odcinkach, no ale na razie mam takie hektary, więc tak trzeba mniej więcej sobie to organizować. No i jeszcze poszły pieniążki na jak to powiedzieć, na paleciaka. Skonstruowałem, można powiedzieć, paleciaka sobie do odwarki,
tańszym kosztem było. 2000 materiałów trzeba tylko pomalowanie, tak to po prostu powiedzieć było fabrycznie, a zobaczyć, czy to będzie się udawał sobie Baxa, bo powiem szczerze, że no tego Baxa idzie dość sporo, bo 100 kg, około 200 kg będzie na, chyba na przejazd będzie wychodziło. Tak coś widzę, więc no 3 przejazdy naokoło i powinniśmy mieć siewkę czystą, tak to powiem. Wiecie, chcę tak naprawdę fajnie dać, z tego względu, żeby trochę to lepiej dokarmić, tak? Wiadomo, teoretycznie jeszcze nie powinien tego ruszać, ale jeszcze na szczęście tak było, że te 5 dni prędzej można teraz wjechać było, a z nawozami, więc tam ten 23, 24 można było wjechać. Ja wjechałem około 27, jak wspomniałem. Dlatego jest 8 godzina, a sobie może na pół chociaż zostawię, żeby ten czas lekko leciał. I mam nadzieję, że to powinno mieć jakoś to rację bytu, no bo chcę to mieć fajnie dokarmione. Chcę zobaczyć, czy jakiś będzie rezultat po takim kombinowaniu w cudzysłowie. To jeszcze nie jest kombinowanie, tylko bardziej dokarmianie tego całego, więc tutaj raczej nie będzie cudawianek. Kurwa, jak się patrzę, bardzo przepraszam, tak powiem, czy mi tego nawozu starczy w jedną i drugą stronę. To mnie zaraz zastanawia. Dobra, my tak muszę poprzeć, jak sobie później to ogarnąć. Oczywiście ten case chodzi teraz przy rozsiewaczu, no bo jest najmniejszym. Ja na razie rozsiewacza jakokolwiek nie potrzebuję większego, więc tutaj mówię, troszeczkę pokombinowane nastawki porobione i już ten nie rozsiewać. Oczywiście lepiej to wygląda, tak? Jednak już to nam będzie wchodziła. Jeśli taki nawóz już będziemy po 500 kg, czy tonówki, chociaż tonówki, czy raczej nie wiem, czy w ogóle tak wyciągane są. Bardziej jest te 500 kg, nie wiem. Saletę czy jakiegoś innego nawozu będziemy sobie dawać. No ale na razie fajnie, wszystko jest, wszystko na nawigacji, to jest bardzo fajnie zrobione, więc mi to bardzo odpowiada pod tym względem. No, no trochę paszki mówię, 33 tysiące na koncie, no ale wiadomo, w poprzednim odcinku jak się oglądał, no to wiadomo, ładowarka, pole kupione, więc no to trochę to idzie. Ogólnie za nawóz dałem 1770 bodajże złotych za tonę, więc myślę, że zdaje, że tak miałem dobrze ten nawóz dałem. No tak, żeby po prostu to jakoś miało ręce i nogi, tak? Żeby to jakoś można było kolokwialnie dobrze zrobić. Nie trzeba już powolutku ruszać z uprawą w polach, ale mnie dobra, na razie hamuj wodze, fajnie, żebym poszedł teraz sobie w uprawkę, ale mówię, jeszcze trzeba oczywiście tutaj ogarnąć temat nawiezienia, więc to nawiezienie jest dla mnie najważniejsze w tym momencie, żeby po prostu to wyglądało lepiej. Na razie mówię, tutaj daję dość większą dawkę, zobaczymy jak na rzepaki to pójdzie. Ta dawka, czy to będzie taka optymalna, tak samo będę ustawiał, czy troszeczkę zmniejszę na rzepak. Tego też nie wiem jeszcze na dzień dzisiejszy, ale w tych granicach nie wiem, czy podwójne dawki to powiedzmy można powiedzieć nie zrobię, czyli teraz dam 100 kg na rzepak, a w późniejszym czasie, to w sumie, jak wspomniałem, to jest 2-3 tygodnie później, jak to już fajnie wszystko ruszy na tych polach, wszystkie te oprawy nasze, nie wiem, czy nie dam później 150-170 kg drugiej dawki, tak samo właśnie na żyta. Znaczy na żyta, mówię, na te rzepaki, może na pszenicę, tak samo to pójdzie. Może to mi się wydaje, że tak będzie miało fajny warunek, no zobaczymy to. Wiecie, no wydamy pieniążki, może to się zwróci, może to się nie zwróci, no to jest ciężko powiedzieć pod tym względem. To jest rolnictwo, to jest jak to robota pod chmurką, ale to się mówi, więc tu jest to ciężko określić, co będzie się bardziej opłacało, ale musimy to dać, musimy to ładnie dokarmić. Więc myślę, że będzie dobrze. Teraz tak, bo jak wiecie, jak wspomniałem jeszcze, kupiłem w poprzednim odcinku pole. Pole, które właśnie tam widzicie, tak można powiedzieć, są przy samym gospodarstwie. Tam będzie pole łączone, czyli inaczej, jest łąka, więc łąka będzie łączona z tym polem pod kukurydzę. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że jak najbardziej, bo te pole już musi być w miarę ogarnięte. O, chyba nie to chciałem. Więc
Mi się zdaje, że będzie dobrze. I też, że paczki sobie tutaj jeszcze też nawieziemy, jeśli wszystko pójdzie czasowo w miarę dobrze. No, jestem ciekaw. Wiadomo, tak nie wiem, w poprzednim nawiesieniu daliśmy na te, do tej żyto dość sporo. Ale tutaj teraz nawóz, później poprawka nad gnojowicą. Więc myślę, zdaje, że być może, to jest tylko moje zdanie, będzie to w miarę dobrze zrobione, a może będzie wręcz przeciwnie, może ja to przypalę. Tego nikt nie wie, dopóki się nie sprawdzi przy zbiorze, tak? Tak to sobie można dumać. Ten mechaniczek sobie elegancko tutaj, nasz kochany Andrzejek tutaj sobie ogarnia temat. Czekajcie, ja sobie wezmę... Tak mówię, wchodzi tylko nieszczęsny, bo to jest... O, Pulan, właśnie. Tylko jeden baksik niestety, bo to jest 600, no ale... Słuchajcie, patrząc na to, mógłbym mieć jeszcze ten, bez tej nastawki, bez tego swojego lucydowania, to wszystko. Ale wiecie, no później może jakieś 500 na Big Buggy, no to wiadomo, później sobie ten spokojnie nałożę i będę mógł sobie na spokojnie to ogarnąć, bo później myślę, że Konkali jeszcze przyjdzie na... jeśli mówię, tak w połowie marca jeszcze. No zobaczymy, no na razie kombinuję, cuduję, co z tego wyjdzie, to się zobaczy. Na razie jestem dobrej myśli, a finalnie się okaże. Jakby nie było, tak? Na razie trzeba robić, na wozy robić jakiś taki delikatny przymiązek, by móc sobie to komfortowo ogarniać, tak? Mi to jak najbardziej odpowiada. Okej, sik fajnie wygląda, troszeczkę wiadomo, ten się bać troszeczkę, no jakby nie było. Dość komicznie wygląda przy tym naszym case'ie tutaj. Ale nie ma co się oszukiwać, no nie opłaca mi się ściągać tego bliższego case'a tutaj na gospodarstwo. Żeby pracanie nim nawozy rozsiać, fajnie by pasowało, tak? Ale stwierdziłem, że jednak tutaj nie będę cudował. I nie będę kombinował, wolę wziąć i po prostu tym case'em sobie to rozsiać. Dlatego ten nowy raz jest zdjęty, bo też się boję, czy nie usiadł tutaj nigdzie. Więc czekajcie, teraz ja gdzieś tutaj dojechałem. Chyba będzie tu, dobra. Teraz ten mały zaskok, to sobie później pewnie zrobię. Jeszcze ja staram się ogólnie tutaj nie zrobić myku. Chociaż dobra, może będzie trochę raz poleci tu. W lesie w sumie nic nie stanie, do peruno. Leśne będzie lokalne. Więc tutaj jest jeszcze pół biedy. Myślę, że dzisiaj te nawozy zrobimy. I pewnie się widzimy jutro. Znaczy jutro, no wiecie, rozumiecie, o co mi chodzi. W następnym nagraniu będziemy się już widzieć już na co prawdopodobnie. No bo teraz musimy sobie robić uprawkę pod owies. Przygotować, właśnie rzucić obornik pod owies, założyć sobie popląd, dać nawóz, gnojowice. Kurwa, tam to będzie w ogóle Meksyk, żeby tam to zrobić. A jeszcze przychodzą w końcu maszyny. Maszyny przyjdą na wiosnę, na wiosnę. No już chodzi mi bardziej w sensie takim, iż na kolejnym odcinku będą maszyny. Więc to już jest definitywny, będą definitywnie nowe maszynki. Myślę, że w 3 lata na ten kredyt spłacę, bo to jest kwota, lekko mi się udało targować, bo całościowo miało to kosztować 600 tysięcy. Stargowałem i z lekkim rabatem, tak to powiem, no wychodzi mi 580 tysięcy, 200 tysięcy, ale powiedziałem, że jednak chłopaki, ja biorę dwa sprzęty, wiecie, że zaraz będę kupować oni, prawdopodobnie nowy, więc tutaj przymknijcie, znaczy dajcie mi rabat i będzie git. No 20 tysięcy to jest dużo, ale no ciągnik, który będę chciał kupić, też będzie kosztował 600, jak nie 700 tysięcy. Typowo nowy, więc będzie tutaj to naprawdę fajnie wyglądało. A mam fajną pereweczkę, którą chciałbym tutaj mieć. 140 koni z torem, z tuzem. Z wołem
gabaretowo mniej więcej jak case, mi się zdaje, ale nówka, sprzęt, jak najbardziej na mnie tutaj będzie fajny. Chcę coś nowego, chcę trochę pokombinować, posprzedawać takie maszynki. Inaczej, posprzedawać. No sprzedawać to raczej będę tylko maszyny. Ciągników na razie nie ruszam, no bo case zostaje ten. Ten mały case poszedł już na drugie gospodarstwo. International idzie na drugie gospodarstwo z paszowozem, bo jednak stwierdziłem, że nie ma co się bawić. Trzeba robić paszowoz, paszowoz zmieszać i to wszystko. No więc pracownika nauczę obsługi właśnie iż tego pojazdu, tej maszyny, czyli paszowozu, i będzie tam sobie po prostu mieszał TML, ja, żeby miał to po prostu spokojną głowę. No bo jednak widzę, że ta wydajność jest już obniżona, więc po co ja mam chować krowy, które wiem, że są wartościowe, mimo wszystko, no bo nasianie tam dużo, praktycznie nie ługa człowiek, ale patrząc na to, że mogę sobie zaprowadzić paszowóz, no tam zdaje mi się, że tam paszowóz będzie za nas, tam paszowóz na dzień nawet, praktycznie można odpowiedzieć na dwa dni, paszowóz będzie. Oczywiście, aby to patrzeć na życie realne, znaczy czas, miesiąc, no, znaczy mi chodzi bardziej o dni realne, o. Jak teraz dzień to jest miesiąc, pod tym względem chodziło mi. Czekajcie, teraz chciałem, żebym tutaj tak fajnie teraz to sobie wjechał. A tak, i trzeba będzie załączyć paszowóz, chciałem powiedzieć. Ale siewasz. A tu widzę, że jeszcze powinno być chyba na jeden przejazd, praktycznie na cały. Więc tutaj już jest fajnie. No fajnie, jest git, powiem szczerze. Tutaj zobaczymy, jak to będzie efekt tego pola, bo to wiadomo, mieliśmy go wzierżamy te pole po chłopaków z SKR-u, więc jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało w późniejszym czasie. No chyba ty będzie, tak? Nie ma co się oszukiwać. Pod tym względem jeszcze też myślę, że następny odcinek, to mówię, to będzie uprawka, znaczy albo obornik, albo bezpośrednia uprawka właśnie poplonu, niwelacja poplonów, jak powiem tutaj, podowiec przede wszystkim, bo tutaj to będzie pszenica, jak nie wiem teraz dokładnie, w którym to jest miesiącu możliwa do siebie, bo na wiosnę tak pszenicy to nie siałem. Pszenica to jest marzec i jesień to jest marzec. Bo tutaj będzie pszenica. Przecież wspomniałem, wiesz, miałem właśnie tak zobaczyć, że tutaj miała być pszenica i dwa pszenice miały być graniczące. Żeby wiedzieć, która lepsza, czy zimówka, czy wiosenna. Tak sobie wspomniałem, właśnie pszenica to będzie to pszenica. Słonecznik będzie odwrotnością kukurydzy, czyli tak jak było właśnie na ziarnówkę kukurydzy, tak będzie tam słonecznik. Więc zobaczymy, co tam z tego ugramy, no bo jednak boję się trochę tego, że mogę nie zdążyć, jest, wiecie, z tą całą robotą. Czekajcie, że miałem tylko, a dobra, jak delikatnie popnę sobie na to też nic nie stanie. Słuchajcie, im więcej nawozu, czy nawet na poplon, to i tak się nic nie stanie. Ogólnie tak, chłopaki już mi załatwili korpus. Jest tu odbioru, jadę do nich z pługiem, żeby po prostu już mi to wszystko wyważyli, porobili jak trzeba. I myślę, że no już chyba będzie orka prawdopodobnie jeleniem, prawdopodobnie z tego względu, że klas będzie miał ambitniejszą robotę prawdopodobnie na gospodarstwie w tym czasie. No bo też miesięcznik będzie do klasa przychodzi, bo tak najbardziej zdaje mi się, że będzie adekwatny ciągnik do siewnika, więc proszę powiedzieć, że tak to było praktycznie od początku, że przeważnie case sobie latał z pługiem, ale teraz tego case'a jednak chcę trochę obciążyć, bo jednak to będzie latał sobie teraz z siewką, z prasą i tak dalej, chcę go obciążyć. Teraz pojedziemy sobie przez łąkę, to będzie bliżej. Chcę go trochę odciążyć, no bo jednak on, no oszukujmy się, w tych pługach troszeczkę, no nie ma lekko, nie ma co się oszukiwać, nie ma lekko, więc chcę go trochę odciążyć, więc niech to sobie tutaj na spokojności tutaj lata. Też muszę ogólnie albo rozdać mu nowicę na początku, teraz właśnie dobra rozkmina,
możecie mi napisać, co bardziej by się opylało teraz zrobić. Czy dać gnojowicę i nalać nawóz, czy efekt odwrotny dać nawóz i gnojowicę na łąki. No bo na pewno będę chciał dać sól, fosforan na łąki. To też będzie kurwa kosztowne, no ale wiadomo, biznes jest biznes, więc tutaj no musi to być tak rozumiane. Myślę, że to wtedy będzie jak najbardziej klarowne. Dobra, teraz tak. Zobaczyć po prostu, czy będzie lepszy efekt pod tym względem, czy będzie pod innym względem lepszy. No nie wiem, to jest ciężko stwierdzić. Patrzcie, jeszcze mam troszeczkę problem z obsługą tego. Ale spokojna głowa powinno mi się... O, kurwa, że mi się tylko trafił tego baksa. Dobra, czekajcie, chyba trafiłem, ale za płytko, to teraz będzie git. Wiecie, ziomnikiem to jest jakoś człowiek ogarniał. Ale wiecie, to ona nie ma jakoś tam... Nie patrzcie się na te motogodziny, bo ona już nabija drugi raz, bo ma licznik przekręcony, więc ona już ma ponad 1000 godzin. Tę odwagę podejrzewam, że jest dość sporo, ale wiecie, no... Kurwa, nie będę... Słuchajcie. Nie oszukujmy się, też nie w każdej maszynie tak ustawiał, bo to też mi się już nie chciało ustawiać. Nie zapominam nieraz. Ładowarka akurat mam do 999, więc tutaj mam powiedzieć, że nabija już drugi raz, bo to godziny. Więc tak to można powiedzieć. Pomniałem, że jak wychodzę, to się nie weźmie, nie opuści. Więc muszę poczekać, aż się opuści dopiero. Mam, nie szło to. Więc zobaczymy, jak to będzie ten efekt na to wszystko, wiesz, sól, fosforan, mocznik, małąki i będzie jeszcze nitramak, co troszeczkę jest abstrakcją, bo dając sól, fosforan, mocznik i jeszcze nitramak, no nie wiem, jakoś mi się to wełbie uroiło i tak postanowiłem, że tak to będę właśnie w tym roku robił. Zobaczymy, czy to będzie, będę miał jakieś to sensowne przemyślenia pod tym względem. Czy to będzie dobrze, czy to będzie źle. Czy odwie, jak to się mówi. Tylko się okaże, czy oczywiście zbiorze późniejszym, czy to zarówno trawy, czy to później zbóż. Trzeba trochę wydać pieniążków. No bo nie oszukuję się, wiecie, rannym, kurwa, wydaje mi to też nie tak małe pieniądze na to, by po prostu te płody rolne zbierać, tak? Więc tak samo trzeba i farmingu sobie to liczyć. Nie też ogólnie jakoś, mimo że mam 6-4 FPS-y, mam tu w miarę płynny ten obraz dzisiaj. No bo mam teraz, ja sobie włączę 41-42 FPS-y. Tam trochę pokombinowałem z tymi ustawieniami, może słusznie, może nie. Ciężko mi to stwierdzić. Ale mam nadzieję, że jak najbardziej będzie dobrze. Czekaj, teraz żebym ja sobie pojechał. Czekaj, to sobie jeszcze poprzednio jak sobie to zrobię. No bo tam jest dorzucone. Tam wyjeżdżaliśmy. Wiadomo, powinniśmy sobie normalnie poprzednio jak porobić, tak? Z nawozem. A dobra, nie patrzmy się, patrząc na to wszystko, to byśmy chyba kurwa ucipiał. No pan mi go dokładnie wszystko tak elegancko robić. Jak się powinno, być realnym. Ale pamiętajcie, książkę film, a film, przepraszam, a to jest troszeczkę inaczej. No i tak, co jeszcze miałem powiedzieć? Bo coś miałem powiedzieć, ale powiem co. Taką lekką latkę się zrobi, to nic. Przyjaciel krzywdy nie zrobi. Teraz tak, tu gdzieś będzie nawigacja, no tak. No, fajnie weszło. Dobra. No i tak, co? Mam powiedzieć, że to będzie skończone. Już. Nam będzie nabijone. No domo, ścieżki by były, byłoby zajebiście, ścieżek nie ma, też się radzi, ale już drugi siewnik, który będzie trzeci, czwarty siewnik ogólnie na całym gospodarstwie, który już będzie, no to już będzie ze ścieżkami, tak? To już będzie siewnik ze ścieżkami, bez pitolenia, bez bawienia, bez tych takich sztucznych kombinacji, bez tego precyzyjnego, chociaż patrząc tak sobie myślę, co nie? No bo jeśli mamy nawigację, to hipotetycznie my tych ścieżek też nie potrzebujemy. Patrząc na nasze tutaj struktury glebowe, nasze możliwości technologiczne,
to teoretycznie może ktoś mi napisać, jeśli ktoś ma, posiada nawigację w ciągniku i zarejestrowali ścieżki, czy właśnie tych ścieżek nie robi. Bo jestem ciekawy, bo teoretycznie mi te ścieżki nie są potrzebne, one mi są tak po kiju potrzebne, tak sobie myślę. No bo na nawigacji przeważnie, jak się robi, no to już tych ścieżek, tych, mi się tak patrząc ja swoim czieskowym okiem, że tak to powiem, no to mi się zdaje, że raczej nie robi ścieżek, jak się ma nawigację, no bo jednak wpływa nawigacja, no kosztuje, przypuśćmy tak 40-30, w zależności od jakiej firmy itp. itd. To wszystko jest zależne. No to mi się zdaje, że raczej chyba tych ścieżek się pływa nie robi, no tak mi się zdaje po prostu, tak samo jak jest grzechu z Gryoplon, on raczej tych ścieżek nie preferuje chyba, tak mi się zdaje, bo jednak teraz ma usłyszę, misiu, ma właśnie nawigację. No i patrząc na to, to chyba raczej on też tych ścieżek nie ma, bądź nie preferuje, nie wiem, nie wnikam to. Więc patrząc na to, słuchajcie, nie, tak musi być 40 na godzinę, bo to znaczy będzie optymalnie. Jeden dobra odgadział. Chciałem trochę nadgonić, ale to. Więc patrząc tak hipotetycznie, nie, te ścieżki nie są potrzebne, bo ścieżki ja sobie zrobię na nawigacji i później znowu jeżdżę na nawigacji, tak? Bo przeważnie tak z każdej, cały czas z tej samej jednej strony się zaczyna robić ścieżki. Znaczy nie ścieżki, tylko roboty, tak? Więc tak, taka rozkmina mi teraz przyszła. W sumie, no ale gdyby nawet to myślę, że następny siemik to właśnie będzie, następny siemik będzie się ścieżkami. A się będę używał, czy nie, to zobaczymy. Na pewno pierwsze siemy będę chciał je zrobić właśnie już ze ścieżkami. A to pewnie już na pewno w następnym odcinku będzie. W sensie siemnik wprowadzony, no i w późniejszym czasie będzie to uprawka, no bo na pewno uprawka i siew właśnie owca. Prawdopodobnie owiec będzie przed na pierwszej linii ognia. No bo tam jest największy hektar właśnie, tam to będzie w ogóle ciekawy ambaras, jak to będzie trzeba, to będzie rozkminić teraz, tak? Dobra, teraz tak, ładujemy sobie tutaj na rzepaczek. Czekajcie teraz, tak? Wszystko na jedną dachę pójdziemy, zobaczymy, czy to będzie miało jakieś przełożenie, czy nie. Ale fajnie. No i to jest drugi baks, tak? To jest to na 200, no to tylko jakby to przejrzał na ten to jakieś 100 kg, to około z tych 150 kg, czyli mamy jakieś 8 hektarów, tak na szybko liczę, rozsiane, tak sobie na szybko liczę, może się mylę, matematyki asem, kurwa, to ja nie byłem, no ale tak mniej więcej sobie to kalkuluje. A czy słusznie, czy nie, to się okaże. No, tutaj rzepaczek będzie już niedopełniony. No bo ta będzie szła. Ogólnie tak wracając do tematu słonecznika. Słonecznik będzie zrobiony na tych dwóch martwych kawałeczkach. Tutaj za gosmona. Tutaj są budynki. Czekajcie, kurwa, ja patrzę teraz. Dobrze patrzę, czy źle patrzę. Tam za tym przy tej chałupce. Tam będzie zrobiony, że będzie słonecznik, kurwa, co się dojechał. Kurwa, nie jebał. Będzie słonecznik. No i kukurydzy będą ogólnie dużo. Myślę, że nie trochę mniej, a będzie dużo. Jednak tej kukurydzy, więc tutaj mnie to bardzo będzie za to walało. Tak mi się na dzień dzisiejszy wydaje, no bo kukurydza będzie ratowała za gospodarką. Tam, po naszej lewicy, no tutaj teraz może bardziej na wprost, czyli tutaj na tym nowym kawałku, który kupiliśmy w poprzednim odcinku, więc no tutaj naprawdę będzie grubo. Tak mi się zdaje. Które pójdzie na kiszonkę, które na ziarno, to zobaczymy, jakie fało kupię, to wszystko na razie wstępnie. Nie mam ugadanych tutaj firmy, żadnego tutaj przedstawiciela handlowego. Odnośnie kukurydzy itp. Więc tutaj wszystko będzie na domę w późniejszym czasie. A to będzie wszystko ogarnięte. Dobra, wąteczki. Ja chyba nie będę przedłużał. W dzisiejszym odcinku byłby to na tyle. Jeśli taki odcinek wam się spodobał, wstawcie łapkę w górę, komentarz, dzięki za oglądanie i trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć.